Once again, my gang and I had given Inspector Carmelita Fox the slip. I was surprised to see how well she took it. Finally, the secret police file I'd been searching for all these years. With this, I could avenge my family and regain possession of our most valued treasure. It all began when I was just a kid, bouncing on my father's knee. You see, I come from a long line of master thieves who kept all their secrets of sneaking and stealing in an ancient book. The Thievius Raccoonus. Anyone who read it learned to be especially sneaky, which is why we specialize in stealing from criminals. After all, there's no honor, no challenge, no fun stealing from ordinary people. You rip off a master criminal, and you know you're a master thief. Well, on the night I was supposed to inherit the book, 5 visitors came unannounced to our door. My father fought to protect us, but the gang of villains known as the Fiendish 5 overpowered him and ransacked our house until they found the Thievius Raccoonus. Our family's manual of thieving greatness fell into their filthy hands. They tore the book into 5 pieces and split it up, each villain disappearing to the farthest corners of the world to commit dastardly crimes. Broken alone, I was dumped at the town orphanage. There I met 2 guys who became my lifelong buddies and trusted crew. Bentley, techno genius and strategist supreme, and Murray, part-time driver and full-time burden. Together we pledged to track down the Fiendish 5, avenge my father, and steal back the Thievius Raccoonus. I knew I was about to face the toughest test of my life. On this mission, I would either become a master thief like my ancestors before me, or fail and allow my family name to bite the dust. Oczywiście udało nam się już uciec pani Carmelicie Fox, co mogliśmy zresztą przed chwilą zobaczyć, że Sly po prostu tak o jej uciekł, a ona po prostu zniszczyła radiowozy, tak więc ciekawe, jakie koszta będzie musiała pokryć za naprawę tych wszystkich radiowozów, o ile już nie pójdą na złomowisko. Ale tutaj można by powiedzieć, że już mamy małe wprowadzenie do Sly'a jedynki, ponieważ ten poziom, który robiliśmy przed chwilą, to jak się domyślacie, był to po prostu prolog. Więc tak, historia Sly'a jest następująca. Sly za młodu po śmierci ojca trafił do sierocińca, gdzie on, będąc małym szopem praczem, poznał swoich przyjaciół, żółwia Bentleya, który jest mózgiem w całej tej organizacji Sly'a, oraz hipopotama Mareya, który jest po prostu silny i jest on nieustraszony. I tak jak z tej cutscenki, którą mogliśmy zobaczyć przed chwilą, oni praktycznie przez parę ładnych lat szykowali się, by odbić stronę Thievius Raccoonus. I jedną z tych stron udało nam się odbić w tym mieście i zagwarantuję wam jedną rzecz. Z tego co wiem, z tego co mniej więcej zrobiłem mały research, w poziomach, które będziemy robić, są butelki, które można zebrać. No i jako, że chcę zrobić 100%, to będę je zbierał wszystkie. Co za tym idzie? Zbierając wszystkie butelki, z tego co wiem, odblokowują się właśnie save'y, gdzie tam możemy zdobyć chyba te strony Thievius Raccoonus, a jak nie tam, to prawdopodobnie przy bossach. That was a nice piece of work back there at police headquarters, Sly. Come see me if you want to check out any of your old movies. I've got them all here on my computer. Use the left analog stick to move around the hideout and the X button to select things. I've already plotted a route to our first target. No dobra, to możemy zacząć naszą misję. The road trip gave me the time I needed to study up on Sir Raleigh the Frog. As a young man, this hot-tempered frog grew bored of his life of luxury and privilege. On a whim, he tried his hand at a bit of piracy and found it to his liking. Raleigh, who quickly became addicted to crime, was brought into the Fiendish Five as chief machinist, where his evil tinkering genius rose to new heights. The last reported sighting of this mad machinist was off the soggy coast of the Isle of Wrath, a small island uncomfortably situated in the middle of a perilous Welsh Triangle. Thank you.
Okej. Zaczynamy nasz oficjalnie pierwszy rozdział i pierwszy poziom w grze, jakim jest Eterror. Coś tam, kurde, widzicie, nie ogarnąłem, może tutaj będzie podgląd na to. Jak ten rozdział się nazywa, czekajcie chwilę. Dobra, mam już, że tak powiem, nazwę tego rozdziału, to jest Tide of Terror, więc zaczynamy nasz pierwszy rozdział w gierce. No i tam oczywiście było malutkie przedstawienie jednego bossa z ugrupowania Fiendish Five, który nazywa się Sir Rally. I tam był malutki, że tak powiem właśnie, malutka historia, gdzie Sly opowiadał o tym, że Sir Rally był kiedyś bogatą żabą, ale znudziło go to bogackie życie, więc stał się on piratem i porzucił to całe bogactwo, co jest dosyć głupie moim zdaniem, dlatego że no kto by nie chciał być bogaty, no chyba każdy by chciał być bogaty w jakimś tam stopniu. Mimo że pieniądze jakiegoś super 100% szczęścia nie dają, to jednak no kurde, no kto by nie chciał mieć takiej sporej kaski. Tu możemy oczywiście wrócić z powrotem, ale wtedy wyjdziemy z poziomu, a my chyba tego nie chcemy robić. Co mogę powiedzieć o tym poziomie? Soundtrack jest jak najbardziej dobry, ale nie wiem czemu tutaj początek tego poziomu, to całe morze z rozbitymi statkami, przypomina mi bardzo Raymana 2. Nie wiem dlaczego w sumie. Keep out! Dobra, mamy to w dupie, kurde, niszczymy. Niszczymy naszą laską i kurde, lecimy dalej, do przodu. W poziom oczywiście. Hey Sly, I just spotted something that's going to complicate the mission. See that nasty looking gate? It blocks the only road leading into Raleigh's hideout. No problem. I'll just use my climb move. Okay, but remember, you can only climb on certain objects, like pipes and ropes. Yeah, sure, and like that ladder there? That is correct, but do not forget, Sly, you have to get close. Then hit the circle button to grab it. Yeah, relax, Bentley, I live for this stuff. Yeah, and that's what worries me. Dobra, dzięki tutaj za, że tak powiem, dialog, Bentley. No Bentley po prostu jedyne co wspomniał o tym, żebyśmy... Now this is very interesting. The message you just found appears to be some sort of clue. I'll decipher it here in the van. In the meantime, see if you can find any more clues. The more I have, the easier it'll be to crack the code. Bentley jedyne co o czym tutaj wspomniał, to to, żebyśmy w miarę starali się uważać na to, co się dzieje, dlatego że tam jak widzicie są światła i one mogą oczywiście nas zauważyć, a lepiej być niezauważonym niż zauważonym, co jest oczywiście logiczne. Ale widzę, że tutaj są butelki, więc ja sobie oczywiście je zgarnę, bo czemu by nie, skoro mamy robić 100%, a przynajmniej będę się starał robić, tak jak mówię. Nie obiecuję tutaj 100%owania, ale przynajmniej się postaram. Ale nie wiem czemu wydaje mi się, że nie wszystkie poziomy uda nam się zrobić na 100%. W ogóle nie skomentowałem tego, że to jest jedyna gra w serii Sly'a, gdzie mamy życia. Tam jak widzicie na samej górze mamy 5 ich. Bo później oczywiście życie zostały zastąpione paskiem zdrowia. Dobra, ty już tam o tym nam wspominałeś, więc po co ty mi masz drugi raz o tym gadać? Dobra, więc skoro nie możemy przejść normalnie drzwiami, no to przejdźmy w taki oto sposób. Żeby ogólnie Sly się złapał tej liny, to po prostu wciśnijcie X i kółko i wtedy, jak widzicie, Sly się łapie i może sobie iść do góry. I ten dźwięk, jakby kurde coś się zesrało, nie? No to mi się zawsze kojarzy z w kreskówkach był taki odgłos, nie? Taki W ogóle spróbujmy się tam dostać może, w drugą stronę. Może tam jakoś dostaniemy się do tych butelek, które są na samej górze, o ile tam coś jest na samej górze, bo z tego co widziałem chyba są butelki. Ale chyba na razie nic z tego, więc idźmy po prostu dalej. Nie zaprzątajmy sobie głowy tymi butelkami. Okej. Ha, prawie zostałem zauważony. Prawie to robi wielką różnicę. A masz, frajerze, kurde, Jezus Maria, ale ci przeciwnicy są żałości, nie? Nawet się nie starają walczyć ze Sly'em, co jest trochę zabawne. Wow, co tu mamy? Jak tutaj wejść z tym w integrację? A dobra, selectem. Aha, dobra. Nic szczególnego w sumie.
po prostu była lokacja. According to my amphibio positioning system, that big blimp is where Raleigh is hiding out. You know, that blimp looks more like a machine than a hideout. You're right, Sly. That is a storm machine. It's the reason why it never stops raining around here. That explains all the wrecked ships. But why would Raleigh want bad weather at his own hideout 24/7? Beats me. But rain or shine, I'm gonna steal my family's book back. And if Raleigh gets in my way, it's on. Tja, po prostu tutaj co jedynie było w tej... w tym całym, nie wiem jak to się w sumie nazywa, tym takim generatorku, lokacja tego, gdzie się znajdujemy, tak więc nic szczególnego. Drugi raz Bentley ciebie słuchać nie będę, bo i tak nic szczególnego nie powiesz. Jedyne co tutaj mogę skomentować w tym dialogu między Slyem a Bentleyem, to jest tylko to, że Sly chce za wszelką cenę odzyskać te całe wiecie, strony Divius Racunus. Co oczywiście się nie dziwię dlatego, no bo w końcu wiecie, są to jako tako pamiątka po jego ojcu, nie? Który nie żyje. To jest dosyć smutna historia, nie będę tego ukrywał. Nice job so far, Sly. To get over the next gate, you'll need to grab onto this hook using your cane. Just jump and hit the circle button. Got it. Jump and hit the circle button to grab onto hooks. Dobra. Więc łapando. Łapando i... doskaczando. Dobra, tutaj oczywiście sekcja, która jest super easy, dlatego że trzeba skakać po tych kołach zębatych, które nie są w sumie jakoś szybko popierdzielające. Tak samo jak tutaj. Jedyne co to uwaga, żeby do wody nie wpaść, bo to będzie jakby... liczyło się z tym, że zginiemy. Dobra, nic szczególnego. I tak już mnie zauważyli, więc... trudno się mówi. Alarm już się uruchomił. Szkoda, że nie możemy doskoczyć i tych lamp nie możemy zniszczyć z tej wieżyczki, czy z czego to tam... Aha, dobra. Nie zwróciłem uwagi, że to coś może mnie porazić prądem. Okej, dobra, mam nauczkę. W ogóle butelki się zapisują się, dobra. Bo już przez chwilę myślałem, że tu ta gra będzie miała taki syndrom, że te butelki się nie zapiszą i to byłoby trochę smutne. Biorąc pod uwagę, że jednak, no hej, no takie to trochę byłoby smutne. If you can locate all the clues in this area, I should be able to crack the code and get you inside it. Dobra. Tutaj mamy już 16/20 i chyba tutaj nie wiem czemu wydaje mi się, że to jest końcówka, chociaż nie powiedziałbym, że to jest końcówka poziomu. Ale jeżeli jest, to trochę słabo, bo będę musiał tutaj backtrackować wtedy, żeby zdobyć 4 butelki. Co tu mamy? A, dobra. Jak zbierzemy wszystkie butelki, to wtedy Bentley będzie mógł rozszyfrować safe. Czyli jednak backtracking będzie do tego poziomu. No dobra, trudno się mówi, żyje się do... Ale i kurde! Jak tam się dostać? Ty może chyba właśnie tak przeskoczę przez to. Spróbujmy od tego się odbić jakoś. Da się tutaj jakoś doskoczyć? Nie, bo nie powiem, że nie, no kurde, dwie butelki są na widoku, czemu bym miał ich nie zebrać? Oj, swoją drogą tutaj się zablokowałem, fajnie, super, świetnie. No ale dobra, może żeby nie tracić czasu, lećmy dalej. Najwyżej się tutaj wróci i tyle. Co to jest za problem? A przy okazji sobie trochę pograindujemy monet, tylko jakim kosztem? Kosztem żyć. Nie jest to za fajne. No, udało nam się zebrać kluczyk, który teraz nam odblokuje kolejną sekcję. Tak więc, lecimy. Prowling the grounds. Tutaj nie mamy żadnych butelek, kurde. Czyli coś nowego zaczynamy.
Chyba w Hubwardzie teraz jesteśmy, z tego co widzę. That blimp looks like the most secured location on this boat. If Raleigh's really as smart as his police files suggest, then that's where I'll find him. Wonderful idea, but your plan is flawed. Why? Because it's impossible to get near him. To access Raleigh's blimp, you would have to sneak through that high voltage power tube. To do that without getting electrocuted, you'd have to destroy that power generator. And to do that, you'd need two more of Raleigh's treasure keys, which are heavily guarded. Interesting. So when are you gonna get to the impossible part? Fine! But I warned you, I've marked the areas you need to hit with holographic markers. Follow them to your objectives. Thanks. Don't mention it. It's your funeral. Tja, dobra, więc okazuje się, że będziemy musieli zniszczyć generatory, dobrze zrozumiałem. Ale zanim jednak to uczynimy, będziemy musieli dostać się i zrobić nasz chyba drugi poziom w gierce. Wow, you found a lucky charm. That'll protect you when you take any damage. Tak, mamy teraz srebrną podkowę, która z tego co tutaj chyba Bentley wspomniał, umacnia nam damage czy coś takiego. Szczerze powiedziawszy, ten typ, co tam w tle gada, strasznie nierozumiale gada. Niezrozumiale. Pewnie dlatego, że ogólnie twórcy Sly'a troszeczkę przekombinowali ten cały filtr. Bo nie wiem, czy wiecie, ale to, co teraz tutaj goleś gadał, to trochę taki filtr był nałożony na głos. Co niestety twórcy troszeczkę zrypali, moim zdaniem, ponieważ, bądźmy sobie szczerzy, koleś to, co tam gadał, troszeczkę było to niezrozumiale. No ale możemy tutaj jedynie wywnioskować, że to był sam Sir Raleigh, dlatego że będziemy musieli pokonać ugrupowanie Findish Five, o którym już wcześniej wspominałem, i on jest chyba tutaj bossem tego całego hubu. No bo jednak jesteśmy na statku, a przecież jego biografia mówi o tym, że on kiedyś był bogaty, a teraz porzucił bogactwo będąc piratem, więc nie zdziwiłbym się, gdyby on tutaj był bossem. I dobra, weźmy może przejdźmy tutaj, o co to jest za ten. Zobaczmy w sumie.